chłopak się spłoszył. No, nie można się oprzeć. No, poczekaj, ty grasz w tym filmie, poczekaj. No, kolego, no ty grasz. O tak. Większość z nas uważa, że jesień to nie jest czas na aktywny odpoczynek, to nie jest czas na wakacje, a ja uważam wręcz przeciwnie. Jesień to jest właśnie ten czas. Po to mamy babie lato, po to mamy złotą polską jesień, żeby wyrwać się z domu, żeby aktywnie spędzać każdą wolną chwilę. Zastanawiamy się nad skansenami, że skanseny to są takie martwe miejsca. Proszę Państwa, po to, żeby spędzać aktywnie czas, zaproszę Państwa właśnie do skansenu. W Nowosądeckiem jest skansen i Muzeum Pszczelarstwa. To jest miejsce żywe, szalejące, kolorowe i proszę zobaczyć, ile tu mamy pszczół. Dzisiaj pszczoły będą głównymi bohaterkami naszego turystycznego oglądania Polski. A co w dzisiejszym programie? Wszystko o sądeckim miodzie i sądeckich pszczołach. Pasjonująca wędrówka po historii polskiego pszczelarstwa i oczywiście całe mnóstwo miodowych przysmaków. Jesteśmy w krainie mlekiem, właściwie kozim, ale przede wszystkim miodem płynącej. To są stróże. Stróże to niewielka miejscowość leżąca u stóp Beskidu Sądeckiego, około 25 km od Nowego Sącza. Otaczają ją ekologicznie czyste tereny, oferujące turystom wiele atrakcji i zapierające dech w piersiach krajobrazy. Okolice te od lat słyną z tradycji pszczelarskich. Dziś jedną z najważniejszych miejscowych atrakcji turystycznych jest Sądecki Bartnik. Nowoczesny kompleks, w którego skład wchodzą m.in. gospodarstwo pasieczne i Muzeum Pszczelarstwa imienia Bogdana Szymusika. Złota polska jesień, wszędzie kolorowo jeszcze, a patrzę, że tu pszczoły, one nie powinny iść spać, one latają. Nie, panie Jarku, jest połowa października, w związku z tym pszczółki, jeżeli jest temperatura powyżej 12-13 stopni, to one jeszcze dokonują ostatnich lotów, jeszcze coś kwitnie, to zbierają nektar, pyłek i przygotowują się już do zimowli. Jeżeli niższa temperatura, gromadzą się w tak zwanym kłębie, w środku tego kłębu w zimie jest temperatura plus 18, mimo że na zewnątrz jest minus 15, minus 17, to w środku jest plus, tam gdzie jest królowa, to jest plus 18 stopni. No proszę, a to warto zamieszkać w ogóle. Z nowym rokiem, styczeń, luty, zaczyna królowa składać jajeczka, to w każdej rodzinie pszczelej temperatura się podnosi tam, gdzie ona jest, do 35 stopni. W marcu, w marcu na zewnątrz jest minus 5, minus 10, w środku plus 35. I to jest teraz ćwiczenie fonetyczne. Na trzeciej parze odnóży pszczoły przynoszą pyły. Ale ile tu ich latuje? O proszę, oj, ta ile ma tego na tych odnóżach? Chodź maleńka. O, o. Chciałem pokazać, ile ma. Chodź, o, 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 proszę zobaczyć. O, chodź maleńka, chodź tu. A to co to jest? To jakiś komin? No nie. Karpacka Barcz Milenijna 2001. To myślałem, że to taki słup, co się go mydłem nie, tego panie Jarku. I trzeba wleść. Pszczoła zasługuje na swój pomnik. Pszczoła jak poprzez swoją pracowitość, przez tysiąclecie zasługiwała sobie na pomnik, ponieważ kończyliśmy drugie tysiąclecie, w 2000 roku wchodziliśmy w trzecie tysiąclecie, dlatego w stróżach w Muzeum w Skansenie Pszczelarskim pobudowaliśmy pomnik pszczole. Ul? Pani Ul, pani obok Ula, pani Czesia. My jesteśmy tutaj w tej kolekcji Uli. Historycznej kolekcji. Historyczna kolekcja Uli. No nie powiem pani, że diabeł jest ulem. Tak. Diabeł jest z dziurą w brzuchu. Tak, jest typowym przykładem ula figurowego. Jeszcze z czymś tam, z widłami. Z widłami. Aha, to jest ul. I tak. On służył czemu? Bartnicy w średniowieczu używali diabłów
właściwie strasząc, próbując, aby straszyć ludzi, złodziei, którzy podkradali plastry zmianem zwarcia. Zaczęło się wszystko od niedźwiedzia. To on pokazał człowiekowi pierwotnemu, że to, co wyjada od pszczół, jest dobre. I poszedł za nim i zaczął wyjadać. Ale co zrobili? Zjedli cały pożytek razem z plastrem. Ludzie i niedźwiedzie. Tak, i w ten czas pszczoły umierały. Aha. Jeżeli wytracimy, zniszczymy cały plaster, pszczoły umierają. Dopiero późniejszy człowiek, już rozumniejszy, zaczął się zastanowić i zostawiał plaster do połowy. Starodawne pszczelarstwo puszczańskie. Bartnik łaźbiący pszczoły. A proszę, średniowiecze. Tak. Czyli on już zostawiał. Tak, zostawiał. Część. I później pszczółki hodowano już w barciach, czyli w dziuplach, w drzewach żyjących. 17-18 wiek. Kolejny etap, kiedy pszczółki znosi się blisko domostw w klockach, czyli w kłodach. I ten okres hodowli pszczół nazywamy pasiecznictwem. Emilia Plater, ul figuralny, proszę tak, bardzo. W XVII, tak, zgadza się. W XVII-XVIII wieku w Polsce pojawiają się piękne ule figuralne. I to są takie typowe przykłady uli figuralnych. Myślałem, że pięciopokojowa, to jest pięciorojowa. I dokładnie, to jest nasz najstarszy eksponat w naszym muzeum, zapisany również do rejestru zabytków z 1822 roku dla pięciu rodzin pszczelich. Z tym, że w jednej rodzinie pszczelej może być tylko jedna królowa matka, więc tam jest pięć jakby mieszkań. Wszystkie pszczółki sobie żyją niby w jednym pniu, ale osobno. A to, uwaga, jest ul super specjalny, mega płaski, nowoczesny, ale to jest tak zwany ul poglądowy. Tak, dla turystów. Ul dla turystów, proszę bardzo. Tak powiem, w ulu mieszkają pszczółki robotnice, królowa matka, no i trutnie, ale oczywiście trutnie teraz już nie zobaczymy. No, ja jestem tu jeden truteń, bo truteń jest królem poniekąd niekoronowanym. A w środku, w samym środku z żółtą klamką z numerem 12, 13 jest królowa. Tu mamy ul. I zaglądamy do ula. Tu mamy jedną rodzinę pszczelą, którą będziemy otwierali i próbowali znaleźć matkę pszczelą. Matkę? Ty w sensie królową? Matkę w sensie królową, tak jest. No, teraz już wiedzą Państwo, po co krety zaglądają do uli, żeby znaleźć królową. Już mamy taki okres zimowy, to tu jest ocieplenie. A po co to się robi? Dym oswaja, możemy tak powiedzieć, że pszczoły. Pszczoły stają się łagodniejsze, nie żądlą. Jeżeli delikatnie się je... To ja chyba też jestem pszczołą, bo właśnie przestałem żądlić. I już jestem coraz bardziej łagodny. I teraz co pan robi? I teraz tu mamy ramki, które są, tak można powiedzieć, pokojami w ulu. Tutaj w tych ramkach pszczoły składają miód, składają pyłek, matka czerwi, składa jajeczka. Tu się odbywa całe życie takiej rodziny pszczelej. Jest! Ona jest oznaczona. Tak, jest to jest ułatwienie. Żeby było wiadomo, z którego roku ona jest. Ale żółta klamka z tego roku, tak? Tak jest. Oczywiście znają Państwo ten widok, ale z innym osobnikiem trzymającym ten pokój pszczeli. Najczęściej trzyma to albo pszczelarz, albo misio. Tym razem trzyma to kret, ale to dlatego, że pszczoły zapytały mnie, jaką będą miały jesień. No to muszę im powiedzieć. Ale tylko im. Bo one mi miodu dadzą. Albo pierzgi. Słuchajcie, będziecie miały jesień. Mamy tutaj przekrój pszczółki, gdzie uwidoczniona jest głowa, tułów, odwłok. W tym przekroju widać, jak krąży miodek, czyli nektar z kwiatka, poprzez tak zwaną trąbką z dna kwiatu pszczółka to wysysa, przeprowadza przez do wola. Tu w tym wolu gromadzi i w ten czas do ula przylatuje i oddaje tą kroplę nektaru albo swoim towarzyszkom pszczółkom, albo wkłada do plastra i tak się cykl zamyka. Aż mi się nie chce przerywać, bo pan tak ciekawie mówi, ale muszę przerwać, żeby państwu wytłumaczyć, gdzie my w tej chwili jesteśmy. Teraz jesteśmy w szkole oczywiście, jak było słychać. To jest taka szkółka? Jest to w ramach skansenu Muzeum Pszczelarstwa, zorganizowaliśmy miodową szkołę, w której jeżeli dana grupa przyjeżdżająca dzieciaków, albo takich przedszkolaków, albo ze szkół średnich, przyjeżdżają, mają lekcje historii, czyli oprowadzając po skansenie, po muzeum, lekcje biologii, są tak zwane warsztaty, gdzie dzieciaki przetwarzają, czyli wosk pszczeli w postaci wosk na świeczki. Tam jest jedno muzeum pszczelarstwa.
tutaj jest drugie Muzeum Pszczelarstwa. On się odezwał. A między tymi muzeami widzimy tak zwane ule architektoniczne. A teraz to sobie możesz już parskać. No parsknij. Ale nadepnąłeś mi na stopę. Wiesz co? Daj spokój. Zachowuj się chlujnie, kolego. A jak mi pobrudził spodnie. To jest miodarka, która przyczyniła się też do rozwoju chirurgii kolan w Polsce. Zaraz powiem dlaczego. Najpierw mamy taki plaster, tak? To już jest odwirowany, ale gdybyśmy taki włożyli plaster... To musimy go włożyć, ale nie wkładajmy. Ale nie wkładamy, bo by nam się od razu tutaj miód... Wsadzamy plaster, tak? I kręcimy taki, w kółeczko. I kręcimy w kółeczko. I teraz wiemy, dlaczego chirurgia kolan się w Polsce rozwinęła. Bardzo, mocno, bo my jesteśmy mocno, krajem... Bardzo mocno. O, i zaraz znowu się rąbnę w kolano. Ale tak kręcimy, kręcimy, kręcimy. I to się... Siła od środka wyrzuca nam siła miód. Siła od środkowa wyrzuciła plasta. Ten miód, a potem go jeszcze przewracamy drugi tak. raz. I znowu dalej kręcimy. Tu mamy całe mnóstwo tych miodarek, ale te już przynajmniej kolan nie uszkadzają. Tak? To są takie nowocześniejsze. Nowocześniejsze na korbkę. Proszę. Mocno, mocno, jeszcze mocniej kręcimy. Aha. Bardzo mocno kręcimy. Żeby to, że to nie jest łatwa robota. Nie jest, tak. A to tu jest... mamy co? Kuszki? Słomiany ul kuszka. Aha. Kuszka nazywa się taki ul. I tutaj pszczółki budowały sobie plastry bez żadnych węzy. Budowały plastry, w których mieszkały, przynosiły nam nektar, pyłek ptakowy. Bez węzy, bez ingerencji człowieka. Tak, nie? Same budowały wsadzał, na dziko. One same dokładnie. Nazywała i one tyle tego, tyle tego nabudowały? Tak. Ależ to pracowite dziewczyny. A to jest koło do robienia świec. Tutaj się na te sznurki podlewało świece. Proszę pana, przepraszam pana bardzo, ale to jest muzeum i tutaj nie można dotykać tych rzeczy. Panie Jarku, no komu nie wolno, to nie wolno, ale myślę, że tutaj właścicielowi to trochę wolno. A co pan ma na głowie? A, to jest taka moja pierwsza siatka, 50 lat temu używana, obszyta przez ojca mojego i taką siatkę używałem. Jest to eksponat 561. Ale tu bzycie. A jesteśmy w tej chwili w najnowocześniejszej tej części muzeum. To się nazywa wystawa interaktywna. Tu jest takie tajne... O, proszę, na przykład jest taka tajna szuflada. Wyciągamy ją jak plaster miodu i wszystko wiemy. Czułki, języczek, żuwaczki. Gdzie na przykład są gruczoły włoskowe? A nie, to są gruczoły woskowe. Woskowe na odwłoczku. Pszczółki mają gruczoły woskowe i wypacają wosk. A trzecia para odnóży? Trzecia para odnóży, na której mają koszyki i tam ma pan pokazane koszyki, w których przynoszą pyłek kwiatowy i propolis. Skoro muzeum interaktywne, to tutaj mamy na przykład taki ul, ul z wiedzą. Wyjmujemy plastry i czym są feromony, czyli o rozmowie pszczół na przykład, albo rok z życia ula. Ja jak okret. Musiałem się przedostać do miodowej spiżarni. Dokładnie nazywa. Ale mogę spróbować tego tu? Co no bardzo mamy? Proszę, panie Jarku. To jest małe co nieco? Tak zwane? To jest naturalny pyłek kwiatowy. My to ja nazywamy... Ja myślałem, że to miód w kulkę. My to nazywamy pszczele obnóża pyłku kwiatowego. Jest to pokarm pszczół. My, jako ludzie czy zwierzęta, jemy białko w postaci jajek, mięsa, serów różnych, a w tym w pyłku jest wszystko. Cała tablica Mendelejewa mikroelementów, witamin, enzymów, soli mineralnych dla pszczół jest to podstawowe pożywienie. W ulu ten pyłek zebrany w komórkach plastra pszczelego, ubity, zasklepiony, przetwarza się w tak zwaną, my pszczelarze nazywamy pierzga, pierzga pszczela. Ta pierzga, tą pierzgę pszczelą potem wydobywamy z plastów. Tą pierzgę miksujemy, zmieszamy miodem. To jest jakieś tak 20% pierzgi w miodzie. Jest to już... To jest to najzdrowsze. Pyłek, mleczko pszczele, pierzga, propolis. Gdyby ludzie wiedzieli, jakie to ma właściwości odżywcze, lecznicze, to farmacja by się kiepsko miała. To ten, jaki to jest? Miód lipowy. O, to moje dzieciństwo. Zobaczymy, czy smakuje dzieciństwo. No, ja się będę w Polsce pozyskiwany jest bardzo dobre miody lipowe, są w Mazurach, zachodnia Polska, Legnica, okolice.
Jelenia Góra. Moje dzieciństwo. Co on ma najlepszego w sobie? No to są te olejki eteryczne, które powodują, ten miód wskazany jest na przeziębienia, żeby doprowadzić się do użyteczności. Ten który? Spadziowy. Oj, to taki gęsty jest. Ten, spadziowy zawiera 10, 12, 15 razy więcej mikroelementów od innych, od miodów kwiatowych. Żywiczny posmak. Rzeczywiście, taki, jakbym taki, zjadł choinkę. Jakby, no to trochę może za mocno powiedziane, ale to jest taki aromat lasu się czuje, myślę, w tym wypadku. To jest miód gryczany. A, poznałem. Jak kasza gryczana. Pięknie. Mocny, aromatyczny. Fajny. Ja go lubię. Ale są też tacy, które w ogóle nie cierpią smaku miodu gryczanego, a są tacy, którzy tylko miód gryczany uważają. Ja lubię. Panie Jarku, taki miód bardzo delikatny, akacjowy. A, trzeba było mi nie pokazywać nazwy, to ja bym zgadł. Uwaga. Ja rozumiem, że wszystkie te słoiki, które spróbowałem... To już będą pana własnością, tak? Jeżeli mi... Ale cyrk. Łagodny, delikatny. Dla mnie to taki miód trochę bez wyrazu. Nie. Taki pH taki, 7. Taki słodki. Bez wyrazu. Tak. A co? Ale panie Jarku, ale to jeszcze nie dla nas, bo pan jest za młody chłopak, ja myślę też. Miód wrzosowy. Pan jest młodszy ode mnie swoją drogą. Pan tego nie wie nawet. Miód wrzosowy to jest galaretka. Nie chce mi dać. No. O. Dobry miód wrzosowy, bez dodatku miodów jakichś tam nawłociowych, to on jest, jakby krystalizuje w postaci galaretki. Jeżeli weźmiemy łyżeczką, to będzie dołek. Pozostaje. Ale fajnie. Faktycznie. Gorzkawy. I tu się mówi, że miód wrzosowy jest dla starszych panów. To nie dla nas, nie, oczywiście. To nie lubimy bo miód wrzosowy, pyłek, pierzga, to starszym panom pomaga na gruczoł krokowy, na prostatę. Aha. Że chirurga tam odsuwamy bardzo w daleką przestrzeń. Nie, to tam to trzeba to w młodości zjadać, żeby potem nie mieć. To dobra, to dla nas, bo my jeszcze młodzi jesteśmy, to powinniśmy jeść, żeby nie mieć kłopotów w przyszłości. Mamy tak zwany miód kremowany. O, tak! Specjalnie prowadzimy, czym to polega? Specjalnie prowadzimy krystalizację w ten sposób, żeby on był... Ja lubię ten kremowany. Ja żeby on był smarowny, a niepłynny i nie taki lejący jak ten miód kremowany. Nie. Panie Jarku, ale tak patrząc na pana, to ja bym panu polecił, może to jest taki produkt jak mleczko pszczele. Mleczkiem pszczelim jest karmiona królowa przez całe swoje życie. Tylko mleczkiem pszczelim. Tu jest wszystko, co potrzeba królowej do życia. Jak ja sobie kupię takie mleczko pszczele, to będę królową. I dlatego, jeżeli my to mleczko spożywamy w mieszance z miodem, czy tabletki z mleczka pszczelego, to jest takie doładowanie organizmu enzymami, hormonami. Tutaj w tej bartnej chacie to niektórzy rozpoczynają miesiąc miodowy. Ale można też spróbować ciekawych miodowych potraw. Przyfrunęła jak pszczółka miodowa panienka, pani kelnerka. Ale co my tutaj mamy? A my tutaj mamy pierś glazurowaną w miodzie. Pierś glazurowaną. Pierś z kurczaka, dodam. Aha, z kurczaka. Z kurczaka, tak. Na płaszczyku z konfitury z derenia. Z derenia? Z derenia, z naszego ogrodu. Też w miodzie? Konfitura? Też w miodzie, też w miodzie. Do tego polędwiczka pieczona. Polędwica. Polędwiczka wieprzowa. Polędwiczka wieprzowa. Ta mała. Tak, ta mała. Ze śliweczką, śliwka, węgierka. Też w miodzie. Też w miodzie, tym razem w miodzie pitnym. Pierś glazurowana, pieczona na parze do miękkości. Z konfiturą z derenia. Z konfiturą z derenia. Tak. O rany. Przyznam, że nigdy w życiu czegoś takiego nie jadłem, a czegoś tak dobrego. No to cieszę się bardzo. Rewelacja. Tu nie tylko człowiek się odżywi miodem, ale też i w końcu można kogoś nakarmić. Kogoś, kto potem nas też odżywi. Jak się na nie woła? No mamy takie stadko kóz, które nam dają mleko. Ostatnio sobie popijam mleko kozie. Świetne. Robimy te sery. Taś, cip. Basia. O, basia.
patrzcie, patrzcie, co za szaleństwo. Dziewczyny, chodźcie. Chodźcie, dziewczyny. Mamy tutaj taki bartniczy plac zabaw zwany... Ty wyjmij te ręce z beczki. Zwany małe co nieco. Jest plac zabaw dla dzieci, dla dorosłych i dla dzieci. O, można się schować w ulu. Jeżeli zastanawiali się Państwo nad tym, w jaki sposób to pszczelarz wyprowadza, bo czasem pszczelarze tak mówią, wyprowadzam moje roje na pożytek, a niech sobie fruwają po łąkach pod Grunwaldem na przykład. Nie, chyba tam rzepak wcinają. Ano, roje na pożytek wyprowadza się, a właściwie wywozi się autobusami dla pszczół. Takimi to autobusami. W takim to autobusie można przewieźć 38 rodzin, czyli rojów pszczół. Jest ich jakieś ćwierć miliona. Proszę Pana, proszę nie jeść brudnych jabłek. To jest pierwsza sprawa. Ja Panu zaraz je wyczyszczę i oddam. A poza tym tu się pracuje. To nie jest miejsce do zabaw. Proszę opuścić teren. Proszę opuścić teren. Proszę. To jest miejsce do pracy. Dziękuję Panu bardzo. Chodź maleńka, chodź. Koza Nostra. I co? Tutaj? A, ona wie, o co chodzi. Nie, mała, żebym chciał Cię... O. I co, daje jej jabłko? Ona gryzie jabłko, nie mnie. Chodź, ugryź, mała. Uwaga. Ja kiedyś doiłem kozę austriacką. Nie wiem, czy Polska mi się też da tak wydoić. Coś idzie. O rany, patrzcie. Idzie. Czy tu się daje certyfikat dojczego głównego? Często Państwo pytają, no dobrze, ale jak i gdzie w tych miejscach, które my w naszych programach pokazujemy, spać? Z tą infrastrukturą noclegową, że tak powiem, było w Polsce jeszcze powiedzmy 10-15 lat temu nie najlepiej, ale w tej chwili to się naprawdę diametralnie zmienia. Na przykład tutaj na terenie skansenu mamy fantastyczne miodowe pokoiki. Proszę, pszczoła szuka słodyczy na gorzkich kwiatach. I tutaj w tym czyściutkim, ślicznym, schludnym pokoiku możemy sobie wziąć książkę, którą tutaj w skansenie się oczywiście wydaje. W spokoju i w ciszy, zakłóconej tylko bzykaniem pszczół, poczytać sobie o pszczołach i ich leczniczych produktach. Albo też można pooglądać tutaj miodową telewizję. Mają taką. Chodź, maleństwo, no nie bój się. Ty młodziutka jesteś. Oj, bidulka. I to już wszystko z sądeckiej ziemi miodem płynącej. Wszystko z sądeckiego bartnika. Żegnam Państwa ze Stróż i myślę, że wrócimy tu jeszcze. Do widzenia. Gdzie jest kogut?